Dzisiaj jesteśmy na bielawskim skateparku i zapraszamy na wydarzenie Bielawa Street Jam. Pierwszy raz organizujemy tą imprezę. Byłem po rozmowach z panem Czesławem z Osiru, zaproponował, żebyśmy sami lokalnie zrobili taką imprezę tutaj na skateparku, ponieważ jest w tej chwili tylko Lines of Bielawa, a chcielibyśmy więcej takich imprez w tym miejscu. I z naszego regionu myślę, że będzie dzisiaj kilkadziesiąt osób. To trudny sport? Tak, dość trudny dla wytrwałych, jak najbardziej. Jak dużo trzeba trenować, żeby osiągnąć, no jako taki poziom? Jednym przychodzi to łatwiej, drugim trudniej, ale myślę, że kilkanaście lat to jest coś, co jest takie osiągalne dla każdego zawodnika. A jak to jest z deskami? Czy są lepsze, gorsze? Oczywiście są lepsze i gorsze deskorolki. Najlepiej zaopatrywać się w sprawdzonych sklepach, takich typowo dla skaterów. Co mógłby pan poradzić osobom, które dopiero zaczynają uprawiać ten sport? Myślę przede wszystkim przychodzić na deskę, na skatepark, podpatrywać starsze osoby, jak jeżdżą i ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. No właśnie, a jest jakaś szansa, że ci już wytrawni deskorolkowcy podpowiedzą młodym, co robić? Jak najbardziej, nie jesteśmy tutaj jakimś zamkniętym gronem, zawsze chętnie tutaj przyjmujemy nowych skaterów, pokazujemy i szkolimy. A jak pan ocenia to miejsce? Czy ono jest dobrze przygotowane pod deski? Jak najbardziej, jest to jeden z lepszych skateparków w Polsce. Niedawno został zmodernizowany, więc bardzo przyjemnie się na nim jeździ. Co dzisiaj oprócz tych konkretnych już przejazdów, jakie atrakcje jeszcze przygotowaliście? Mamy dzisiaj breakdance, mamy malowanie graffiti i szkółkę deskorolki. A nie zapytałam już o same zawody dzisiaj, na czym one będą polegały? Każdy z zawodników będzie miał dwa przejazdy eliminacyjne i dwa przejazdy finałowe. Nagrodzimy pięć pierwszych miejsc. A co oceniacie? Co jest ważne? Przede wszystkim płynność jazdy, stopień zróżnicowania trików. Chyba to jest najistotniejsze. Uda się impreza? Myślę, że jak najbardziej. Czekamy tutaj na ludzi z Bielawy i z okolic. Będą następne? Myślę, że tak. Wszystko zależy, jak w przyszłym roku przepotoczą się rozmowy z Osirem.